Halo z Manchesteru, z Old Trafford. Witamy i zapraszamy na dzisiejszy mecz. Państwa komentatorami będą dzisiaj Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zaczynamy granie w UEFA Europa League, oczywiście od fazy grupowej. Myślę, że wszyscy dużo sobie obiecują po nowym sezonie tych rozgrywek. Chyba najbardziej nieprzewidywalnych w europejskim futbolu. Manchester United zmierzy się z Olimpikiem Marsylia. Na tę chwilę czekaliśmy z niecierpliwością. Rozgrywki grupowe UEFA Europa League. Czas zacząć. Przed pierwszym meczem kibice wszystkich drużyn, nawet tych, które trudno zaliczyć do faworytów, marzą, że to właśnie ich zespół oszołomi przeciwników formą i sprawi, że będzie to niezapomniany sezon. Bruno Fernandes! Poprzeczka, ale co będzie dalej? No tak, teraz bramkarz pewnie chwyta piłkę, ale jeszcze przed momentem było tu bardzo nerwowo. Bramka chyba jeszcze wibruje po uderzeniu. Bramkarz ściska piłkę, wyjaśnia tę sytuację, choć pewnie wolałby w ogóle jej uniknąć. I Rashford! Gol! Brawo! Proszę spojrzeć, jak świętują tę szybko zdobytą bramkę. I oto mamy powtórkę tej akcji. Naprawdę może imponować pomysł i zgranie w stylu słynnej tiki-taki. Do bramki nie było szczególnie blisko, ale uderzenie okazało się tak silne, że bramkarz nie miał szans. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. UEFA Europa League to impreza rozgrywana pod tą nazwą od sezonu 2009-2010, gdy zrezygnowano z organizowania osobno Pucharu Zdobywców Pucharów i Pucharu UEFA. O ile w latach 90. w rozgrywkach dominowali Włosi, o tyle w nowym tysiącleciu pałeczkę przejęli Hiszpanie, ze szczególnym uwzględnieniem Sewilli, która jako pierwsza w dziejach zdobyła to trofeum trzykrotnie z rzędu. Drugi z pucharów wygrała w okolicznościach szczególnie nam bliskim, bo przecież w Warszawie, gdzie w obecności 45 tysięcy kibiców, jedną z bramek w finale 27 maja 2015 roku przeciwko Dnipro strzelił nasz Grzegorz Prychowiak. Udało nam się wtedy zorganizować widowisko na prawdziwie europejskim poziomie. Oby było takich jak najwięcej. Świetne teraz prostopadłe dogranie. Nieudana interwencja. Piłka wciąż w posiadaniu drużyny przeciwnej. Jest gwizdek. Gra wstrzymana z powodu spalonego. Przesądziły dosłownie centymetry, Tomku. Można tutaj mówić o pechu. Buje Czaleta Car. Gerson. Piłka teraz do Pajeta. Ależ to teraz zrobił. Świetna intuicja w obronie. Rashford. Ronaldo. Fred. Piłka chodzi sobie między nimi spokojnie, jak po sznurku. A czas płynie. Dobra akcja Manchesteru United. Przed szansą Cristiano Ronaldo. Niezły strzał, ale bramkarz zachowuje koncentrację. Cała boczna strefa boiska jest wolna. Dobra teraz szansa na centrę. I próba strzału, ale strzał zablokowany. Mogą teraz wyprowadzić kontratak. Strata Manchester United. Podanie otrzymuje Arkadiusz Milik. Nie daje się teraz zatrzymać. Błąd i strata. Spróbują wykorzystać ruch, by strzelić wyrównującą bramkę. Ja.
w okolice jedenastki, teraz wrzuca. I teraz skuteczne wybicie piłki. I strzał na bramkę. Zablokowany ten strzał. Gospodarze mają trudności z odebraniem piłki rywalom. Ale też cóż drużynie przeciwnej po piłce, jeśli wynik na tablicy jest nie po jej myśli. Przy czym ze strony prowadzących to niebezpieczna taktyka, aż się proszą o skarce. No i nie udało się teraz wyjaśnić sytuacji. Podanie dochodzi do Pogby. No i rozbrzmiewa gwizdek kończący pierwszą połowę spotkania na Old Trafford. Zaczęliśmy drugą połowę pierwszego spotkania fazy grupowej tegorocznej UEFA Europa League. Wolna flanka, jest tam sporo swobody do przeprowadzenia akcji. Świetne teraz przerwanie akcji, oddalenie zagrożenia. I zbiega teraz w kierunku środka boiska. Paul Pogba. Przypomnijmy, że w angielskiej Premier League niedługo będziemy mieli kolejną piłkarską ucztę. Manchester United zmierzy się z Brighton & Hove Albion. Myślę, że może być tam ciekawie. Żadnej z drużyn nie brakuje argumentów, więc należy się... Ale zaraz, oj, może być z tego gol. Dobrze obroniony strzał. Centra w pole karne. Nie tym razem. Rywale neutralizują zagrożenie z rożnego. No, grając w ten sposób, drużyna sama naraża się na niebezpieczeństwo. Naciskają na niego, ale ładnie się teraz zastawia z piłką. Rashford dostał piłkę. Dobrze teraz zagrana piłka. Robi się ciekawie. Broni, ale piłka nadal w grze. Wciąż groźnie. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Ma czas, by dopieścić tę wrzutkę. Aj, no nie tak to miało wyglądać. Niedobre wybicie. Ronaldo. Ponowne odegranie do Pogby. Ależ kapitalne zachowanie w obronie. Uratował swój zespół bez dwóch zdań. Mają teraz okazję do wyprowadzenia kontry. I rywal zostaje w tyle. Jest szansa na wyrównanie po rzucie rożnym. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Wrzuca piłkę przed bramkę. Ratuje teraz zespół. Wybija z linii. Teraz Kamara. I teraz piłka do Arka Milika. Mało zaskakujący to był strzał. Mogło tu być groźniej. Dobre ustawienie zrobiło swoje i umożliwiło tak pewną interwencję. Będzie zmiana w Manchesterze United.
Dziś na boisku dominuje Olympik. Marsylczycy ciągle przy piłce. Tyle tylko, że niezbyt potrafią skorzystać z tej optycznej przewagi. Ciężko idzie im dziś atak pozycyjny. Gra kombinacyjna niespecjalnie się klei. Stanęli w środku pola i nie potrafią przebić się z ataku. Dobra akcja Manchesteru United. Okazja przed nim teraz. Udało się dośrodkować, ale dobrze ustawieni obrońcy przechwytują piłkę w polu karnym. A oto przy piłce Fernandes. Główka i gol! Znakomicie! Znakomicie! Widzimy świetną centrę, która otworzyła drogę do bramki. Czapki z głów, bo ta główka była tego warta. Świetne uderzenie, znakomita bramka. Na razie 2-0. Jadon Sancho. Ronaldo wykorzystuje wolną przestrzeń. Rusza z piłką do przodu. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Poradził sobie z przeciwnikiem. Dobrze teraz bramkarz, a nawet bardzo dobrze. Wyłapał tę piłkę mimo presji ze strony rywali. Pozostało już tylko 120 sekund. Świetny teraz dribbling. Wciąż idzie na bramkę. To była kluczowa interwencja. Bez niej byłoby krucho. Podanie otrzymuje Arkadiusz Milik. Koniec meczu. 3 punkty i dobra pozycja startowa przed kolejnymi spotkaniami fazy grupowej. W Lidze Europy UEFA każdy punkt może być kluczowy w końcowym rozrachunku. Dzisiejszą rozważną grą w środku pola zapewnili sobie bezpieczną przewagę, która przyda się w razie jakiejś wpadki.